Witajcie, rodacy. Nagrywanie w 4K i 60 fpsach to coś, co na dzień dzisiejszy tylko nieliczne kamery potrafią. Na szczęście nasz recenzowany SJCAM SJ8 Pro zalicza się do tej grupy. Zobaczmy, jak wypada w testach. Z przodu nasze opakowanie ma wycięcie, więc widzimy naszą nową kamerę, a z tyłu oczywiście znalazły się statystyki dla nerdów takich jak ja. Sama kamera jest bardzo dobrze zabezpieczona na czas podróży, a w środku znajdziemy masę różnych przystawek i przejściówek, więc montaż na rurze od roweru czy na kasku bądź w innej dziwnej lokalizacji nie powinien stanowić problemu. Kamera oczywiście obsługuje USB typu C, więc przesył danych powinien być całkiem szybki. Mamy jeszcze ściereczkę, dwie dość duże naklejki z logiem producenta. Instrukcja obsługi się również znalazłam, ale kamera jest tak prosta w obsłudze, że raczej Wam się nie przyda. Producent jeszcze dał nam wodoodporne opakowanie dla kamery, co raczej jest standardem, ale mamy tutaj jeszcze coś ekstra. Otóż możemy zamocować drugie drzwiczki do tej obudowy, które są elastyczne, a to znaczy, że możemy zmieniać ustawienia pod wodą. Tutaj akurat byłbym bardzo ostrożny używając tego, bo nawet najmniejsza dziurka w tym może spowodować zalanie i z kamery zostanie Wam jedynie cegła. Tak zatem wygląda SJ8 Pro. Nasz rejestrator cały jest pokryty taką gumową, miłą teksturą, a wykonanie i spasowanie jak dla mnie jest bardzo dobre. Kamera z każdej strony jest zaokrąglona i pokryta czarnym matem, a na dole znajdziemy gwint 1/4 cala, więc jakieś tripody możemy spokojnie pod nią podczepić. Świetnie również, że mamy tutaj dotykowy ekran, więc fizycznych guzików mamy tylko dwa. Jeden z boku do włączenia kamery, a drugi na górze po prostu do startu nagrywania. Jeżeli chodzi o menu, to jest proste i przejrzyste, a dotykowy ekran działa bardzo dobrze. Czasami nawet za dobrze, bo jest dość czuły, niczym panienki przed okresem. Mamy oczywiście całą masę różnych opcji, począwszy od zmiany rozdzielczości, timelapsy, wideolapsy, jest tryb samochodowy i tak dalej. By nie opisywać każdej z osobna, to jednym zdaniem podsumuję. Każdą opcję, jaką byście chcieli i jaka jest dostępna na dzień dzisiejszy, jest w tej kamerze również. Więc pełen szacun dla SJCAM-a. Warto jeszcze wspomnieć, że nasz sportowy wideorejestrator na dole ma klapkę, a po jej otworzeniu znajdziemy miejsce na kartę microSD do pojemności 128 GB. Oczywiście obok znalazł się slot na naszą baterię, ta ma pojemność 1200 mAh. Ten akumulator pozwoli nam nagrywać w rozdzielczości HD nieco ponad 2 godziny, a w maksymalnej, czyli 4K 60 fps, udało mi się baterię wyczerpać podczas 60 minut ciągłego nagrywania. Co ciekawe, mamy tutaj także działającą stabilizację obrazu, nawet w jakości 4K. Niestety w przypadku 4K i 60 klatek na sekundę ta opcja jest zablokowana. Jeżeli chodzi o samostabilizację, działa ona całkiem dobrze. Zresztą teraz test widzicie. Po lewej jest włączona, a po prawej nie. Ewidentnie widać różnicę na korzyść 6-osiowego czujnika żyroskopowego. Kamera także może nagrywać w 4K Ultra, co skutkuje tym, że z każdej strony będziemy widzieć trochę więcej. W tym trybie wszystko staje się trochę rozciągnięte porównując do zwykłego 4K, ale jeżeli potrzebujecie dodatkowego FOV, to jest tutaj taka opcja. Jak zatem SJ8 Pro nagrywa? Jak dla mnie świetnie, a jedynie czego nie mam, to jakiegoś porównania i odniesienia do innej kamery. Niemniej jednak sami widzicie ujęcia testowe i ich jakość. Mamy tutaj jeden z najlepszych sensorów, czyli Sony IMX377 plus procesor Ambarella H22S85, więc takie kombo po prostu musi generować jeden z najlepszych obrazów na dzień dzisiejszy, zarówno w dzień, jak i nocą, gdzie nie mamy wtedy naturalnego światła. Oczywiście, jeżeli macie dodatkowego pilota, to możecie zdalnie sterować tą kamerą albo po prostu przez Wi-Fi, jeżeli ściągniecie sobie aplikację na wasz telefon. Reasumując, SJCAM SJ8 Pro kosztuje prawie dwa razy mniej niż GoPro 6, no a patrząc na porównania w necie, to moim zdaniem kompletnie się nie opłaca brać Hero, a lepiej zaoszczędzić i wziąć omawianą kamerę, bo jakość, jaką produkują obydwie, są bardzo zbliżone. Nie powiedziałem o wadach, ale tak naprawdę znalazłem tylko jedną. Podczas tygodnia testów parę razy kamera mi się zawiesiła i musiałem wyciągnąć baterię i włożyć ją z powrotem, by całość ponownie zadziałała.
Poza jednak tym, wszystko działa tutaj tak jak należy. Ekran dotykowy, wodoodporna obudowa, timelapsy, slow motion czy łączność Wi-Fi. W tej cenie jak na dzień dzisiejszy nie znajdziecie kamery, która ma więcej funkcji niż ta, a przy tym nagrywa 4K i 60 klatkach. Ja zdecydowanie polecam. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.